Dzień dobry, witam Państwa. Słowiańska Agencja Prasowa, po tej stronie Szymon Gilis. A moim gościem już kolejny raz już jest Justyna Michniuk, która poprzednim razem rozmawiała ze mną na temat mitologicznych stworów i przesłanek z Łużyc niemieckich, bo w tej chwili one są akurat w Niemczech. Ale w dalszym ciągu jestem kultywowany, no, słowiańskie tradycje, można by było powiedzieć. Witam Ciebie, Justyno. Witam serdecznie. No, część Łużyc jest jeszcze w Polsce, natomiast tam nie ma już po prostu tej ludności rodzimej Łużyczan, więc te tradycje łużyckie są rzeczywiście kontynuowane tylko i wyłącznie w Niemczech. Ale są polskie Łużyce. Szkoda, że akurat te tradycje nie są aż tak kultywowane, ponieważ, no, sama jak powiedziałaś, to są już tereny w tej chwili Niemiec. No, mi się wydaje, że sami Niemcy nie są zbytnio skorzy do kultywowania tradycji słowiańskiej, ponieważ, no, prawdopodobnie nie czują się tymi Słowianami, chociażby większość, a bardziej w kulturze germańskiej się obracają. Ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, albowiem tematem dzisiejszej pogadanki naszej będzie kultura nam o wiele, wiele bliższa, ponieważ w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, województwa śląskiego, a dokładnie Żywiecczyzna, czyli Babia Góra, okolice, Żywiec i okolice i tak dalej, i tak dalej. No i co, no, zaczniemy może na samym początku jakiegoś takiego rysu tego, bo może nie wszyscy, chociaż mam nadzieję, że wszyscy będą wiedzieli, że Żywiecczyzna to głównie górale z gór. To nie są małe góry, są niebezpieczne. Jednak ci górale są bardzo specyficzni, tacy zahartowani, prawda, przez te tereny i pogodę. To prawda. No, oczywiście część tych osób żyje również w Kotlinie Żywieckiej, tak, czyli można powiedzieć, że na nizinach. I przede wszystkim, jeżeli mówimy o Żywiecczyźnie, i to musimy rozróżnić tą Żywiecczyznę wiejską od tej Żywiecczyzny miejskiej, czyli od samego miasta Żywca, bo tutaj mamy duże różnice zarówno w mowie, czyli w naszej gwarze, jak i na przykład w stroju ludowym i jego znaczeniu. Jednak to nie jest naszym tematem. Jeżeli chodzi o te istoty legendarne i o jakieś miejsca też, gdzie pewne istoty się spotykały, o jakieś zwyczaje, to one są kultywowane oczywiście i były kultywowane także w samym mieście Żywiec, dlatego że, no, nie oszukujmy się, wszyscy jesteśmy ze wsi, tak? Tak to wygląda. Dokładnie. Tu trzeba też powiedzieć o tym, że ty sama jesteś z Żywiecczyzny i wychowywałaś się tam, jak dobrze pamiętam, na wsi, prawda? Tak. Ja się urodziłam w Żywcu i wychowałam się na wsi niedaleko Żywca. I głównie wychowali mnie moi dziadkowie. Moja babcia rocznik 38 i mój dziadek rocznik 30. I także wychowywała mnie do połowy lat 90., kiedy zmarła moja prababcia. To był rocznik 1910. I ja jako małe dziecko bardzo dużo przebywałam z nimi i słuchałam bardzo dużo opowieści, takich o starych tradycjach, o legendach, takich bajek, półbajek. Dlatego że po prostu moi rodzice nie mieli czasu, żeby się mną zajmować. I dzięki temu ja bardzo dużo na tym zyskałam tak naprawdę, bo nauczyłam się tego folkloru z takich przekazów świadków, którzy jeszcze znają te tradycje z własnego dzieciństwa, a nie na przykład z książek. Wiadomo, że jak moja babcia gdzieś szła do jakichś koleżanek, to zawsze mnie ze sobą zabierała i te osoby często opowiadały jeszcze inne historie. I tak powstał jak gdyby zbiór takich różnych legend, podań i krótkich historii, które ja mam zapisane w swoim notesie. I też opisów obyczajów, tradycji, bo one całkiem inaczej wyglądają na Żywiecczyźnie niż w innych regionach Polski. I część z tych tekstów była już publikowana na przykład na łamach pisma folkowego, część z tych historii, natomiast duża, duża część leży sobie jeszcze zapisana ręcznie w moim archiwum i czeka na opracowanie. Bardzo duże szczęście, że jako osoba się tym zajęłaś, ponieważ, no, takie rzeczy niestety ulegają zapomnieniu, a to jest często bardzo duża skarbnica wiedzy. Ale wracając do tematu tej geografii Żywca, powiedziałaś o tych wioskach górskich, o Kotlinie Żywieckiej, gdzie bardziej można traktować ją jako nizinę, no i oczywiście o samym Żywcu. Co do tego Żywca, to można od razu powiedzieć, że większe miasta jednak w tej chwili tworzą bardzo multikulturalną kolebkę ludzkości i to jest zauważalne szczególnie w miastach
wojewódzkich, czy na przykład stolicy naszego państwa, gdzie Warszawa, no już ciężko powiedzieć po jakichkolwiek tradycjach takich stricte warszawskich. No jedynie Wilanów chyba, Wilanów, bo to tam wszystko odżyło i ostatnio nawet pracownia etnograficzna się tym zajęła, opracowaniem właśnie strojów wilanowskich i też tradycji wilanowskich i bardzo dobrze to opisali. I też tą książkę sobie zakupiłam, którą oni wydali, bardzo ciekawa. Jednak tutaj będzie szybsze wyniszczanie tej kultury. Ale od czego dzisiaj zaczniemy? Ja tak sobie pomyślałem, że można by było to podzielić na kalendarzowo te obrządki. I tutaj właśnie zastanawiałem się nad czym, od jakiego okresu zacząć. Większość ludzi, które w tej chwili żyje, pomyślałoby sobie, że dobrze by było zacząć od 1 stycznia, czyli początek roku i tak dalej. Ale to jest taki dosyć narzucony nam kalendarz, a ja bym bardziej przeszedł do kalendarza bardziej naturalnego, gdzie Słowianie w dawnych czasach twierdzili, że początek roku, i to jest lingwistycznie troszeczkę udowodnione, jest na jarygody, czyli około 21 marca. Stąd się wzięło Bóg Jaryło, słowiański Bóg, jest Bogiem młodości, płodności, płodostanu. I on pokazywał, że to jest początek roku, ale nie w sposób kalendarzowy, ale z tego powodu, że przyroda wtedy zaczyna się odradzać. I co? No, z racji tego, że są jarygody, czyli teraz chrześcijańska Wielkanoc, to ja jestem ciekaw, jak na Żywiecczyźnie, co tam się działo takiego specyficznego, co nigdzie indziej, oprócz tej Żywiecczyzny nie ma. Myślę, że na Żywiecczyźnie, na Wielkanoc, taką bardzo dużą tradycją jest święcenie palm i przygotowywanie tych palm. Ale uwaga, jeżeli chodzi o Żywiecczyznę, to tylko chłopcy nieśli do kościoła palmę na święcenie, już do katolickiego, natomiast dziewczęta nie niosły wcale palmy, tylko niosły tak zwane bagniątko. Nazywało się to bagniątko. Teraz oczywiście wszyscy mówią, że niosą palmę, natomiast jeszcze moja babcia niosła bagniątko. W słowniku dawnej polszczyzny można przeczytać, że bagniątko, to samo słowo, to pierwotnie jest gałązka wierzby z kosmatymi pączkami, czyli popularne bazie po prostu, tak? Inna nazwa na bazie. Ale to bagniątko, które jest niesione do święcenia, ono przybiera formę takiego bukietu, który jest złożony z różnego rodzaju ziół i każde to zioło albo roślina ma konkretne znaczenie. W tym bukiecie jest na przykład jałowiec, jest bukszpan, są też te bazie. Oczywiście ten wybór nie jest duży, bo to jest dopiero wiosna, więc nie wszystkie rośliny kwitną, nie wszystkie rośliny są zielone, a tu chodzi o to, żeby te rośliny właśnie były zielone, żeby były kolorowe. Dodatkowo ten bukiet się zdobiło wstążkami, głównie wstążkami z bibuły. To tutaj muszę zaznaczyć, że wcześniej plastikowych wstążek też nie było, tylko papierowe takie wstążki z bibuły. I co się potem działo z tym bagniątkiem poświęconym przez kobietę, podkreślam, poświęconym przez kobietę, tudzież z tą palmą poświęconą przez chłopaka. Kiedy te osoby wracały z kościoła, a większość oczywiście osób na wsiach w czasach jeszcze młodości mojej babci miało zwierzęta gospodarskie, to pierwsze co oni robili, to szli do szopy i głaskali te zwierzęta gospodarskie, hodowlane, no kur nie głaskali, tak? Od razu to mówię, jeżeli ktoś sobie o tym myśli, że każdy biegał tam za kurą z tym bagniątkiem czy palmą. Nie, kur nie głaskali. Natomiast takie zwierzęta jak krowa, takie zwierzęta jak ciele, takie zwierzęta jak koń, czyli po prostu takie większe zwierzęta, były głaskane właśnie tą palmą lub tym bagniątkiem i oni wierzyli, że to ma im przynieść zdrowie i płodność. I uwaga! Tą bukiet, czyli tą palmę bądź bagniątko, przechowywano na strychach, albo czasami w kuchni, albo czasami w stodole, kto gdzie miał, tak? I często, jak ktoś miał później ból zęba, to wierzono, że wystarczy zjeść ten taki mały kosmaty pączek, czyli tą bazię z tego bagniątka i to pomaga na przykład na ból gardła, ból zęba, ale też przeziębienie. Tutaj oczywiście widzimy, że to są te archaiczne tradycje i wierzenia, tak?
Ja od razu tutaj jeszcze przekażę informację, że te bazie kotki, tak zwane, chociażby u mnie są Tak, tak nie nazwane mogłam bazie sobie tego kotki, słowa przypomnieć, dokładnie. to one naprawdę miały możliwość działać w sposób przeciwbólowy, ponieważ mało kto wie o tym, że wierzby, które wypuszczają te bazie, mają dużo kwasu acetylosalicylowego, który można nazwać spokojnie polopiryną. Więc jeżeli ktoś ma problemy z gorączką bądź z bólem czegokolwiek, to zwykła kora z wierzby zaparzona, oczywiście gorzkie to jest niesamowicie, no tak. Ale właśnie pomaga i na gorączkę, i na bóle. I przekazuję głos do ciebie. Ja akurat nie znam kory z wierzby, znam korę z dębu na ból zęba rzeczywiście i na dezynfekcję jamy ustnej to pomaga, natomiast tego nie wiedziałam. Jeżeli chodzi też o to bagniątko bądź o tą palmę, nawet jeżeli to się, że tak powiem, rozwaliło, nie wolno tego było pod żadnym pozorem wyrzucić do śmieci albo rzucić gdzieś na obornik, tak? Absolutnie. To trzeba było wszystko zebrać co do jednego listka i trzeba to było spalić, dlatego że moja babcia mi cały czas powtarzała, że jeżeli to się wyrzuci, to przyniesie i ściągnie na dom wielkie nieszczęście. Dlatego ludzie się tego bali. Innym takim zwyczajem, którego my z kolei się baliśmy z moim bratem, to są tak zwane Boże rany. W Wielki Piątek, mój drogi, o godzinie 6 bądź 5 nawet rano, kiedy my sobie smacznie spaliśmy, moja babcia biegła i biła nas młodymi gałązkami wierzby. I krzyczała przy tym Boże rany, Boże rany, Boże rany. I to miało nam również, tak jak tym zwierzętom, głaskanie. Podkreślam, zwierzęta były głaskane, my byliśmy bici, tak? To miało nam również przynieść zdrowie i pomyślność. I miało nam to też przypomnieć o tych bólach, jakie tam miał cierpiący Jezus znosić na krzyżu. I my, przyznam szczerze, jak byliśmy starsi, to wstawaliśmy i się chowaliśmy, żeby tego nie doświadczyć. A powiedz mi, bo tak, zwierzęta były głaskane tymi ziołami, tymi wszystkimi palemkami, bagnikami, jak to się nazywa? Bagniątkami, bagniątkami, dokładnie. A powiedz mi, a co z pannami, które chciały zajść w ciążę? Czy one też w jakiś sposób używały tego bagniątka czy palemki wielkanocnej? Nie wiem, o tym moja babcia nigdy nic nie wspominała. Ja nigdy w ogóle nie słyszałam nic o osobach, które miałyby problemy z zajściem w ciążę, przyznam szczerze. I o jakichś, z żywiecczyzny przynajmniej, o jakichś ludowych sposobach, żeby zaszły w ciąży. Tego nie znam. Znam dużo sposobów, żeby zwabić kawalera na przykład, albo męża, żeby go zatrzymać. Natomiast o zajściu w ciążę akurat moja babcia, ani żadna z jej koleżanek, ani mój dziadek nigdy nie wspominali. Tutaj na ten temat niestety nic nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak było. O magii miłosnej to są całe traktaty i to tak. Chyba na całym świecie. I to zazwyczaj niewiasty właśnie się tym parały, żeby ściągnąć tego najfajniejszego kawalera do siebie. I tak to do dzisiaj jest, tak szczerze mówiąc, niewieście czary są widoczne wszędzie, szczególnie w piątek i sobotę wieczorem przy klubach nocnych. Tak, ale na przykład zwyczaj świętojański, jest taki zwyczaj świętojański górali żywieckich, kiedy dziewczęta wiły wianki, tak, i rzucały te wianki ponad głowami, oczywiście w okolicy drzew. I wierzyły w to, że ta, której wianek się zahaczy na gałęzi, w najbliższym czasie wyjdzie za mąż. Ale to był wieczór właśnie świętojański. Też szczególny wieczór. Zresztą jeżeli chodzi tutaj o wieczór świętojański, do tego wieczoru ja też znam pewną bardzo ciekawą legendę, która jest związana z pewnym miejscem na Żywiecczyźnie. A mianowicie jest ta legenda związana z górą Grojec. Tutaj może dodam, bo myślę, że nie każdy wie, co to jest góra Grojec. Góra Grojec to jest taka niewielka góra, około 612 metrów nad poziomem morza, która znajduje się w Żywcu, ale znajduje się także we wsi Wieprz. I to pod tą górą Grojec urodził się mój dziadek i był tak zwanym wieprzokiem spod Grojca. I tam też mieszkał, ludzie mieszkają pod Grojcem, ludzie też mieszkają na tej górze Grojec. I mówi się, jest taka legenda żywiecka, że na tej górze kiedyś stało zamczysko. I mówi się, że od tego zamczyska prowadziły podziemia do samego miasta Żywca. A w tym zamczysku byli rozbójnicy, którzy rabowali i tam składali swoje skarby. Ale to zamczysko pewnego dnia po prostu zapadło się pod ziemię, dlatego że najprawdopodobniej ci rozbójnicy mieli pakt z szatanem i nie oddali temu szatanowi tego, co mieli mu oddać. I teraz uwaga, w noc świętojańską to zamczysko się znowu pojawia,
i pojawiają się jego skarby, ale te skarby może zobaczyć tylko osoba, która jest bez grzechu, czyli na przykład jakieś małe dziecko, tak? Ale może je tylko zobaczyć, nie może ich natomiast z tego zamczyska wydostać, nie może ich dotknąć, tylko je widzi jako taką marę, taki hologram, powiedzmy sobie szczerze, i nie może ich wydostać, dlatego że te skarby są przeklęte. I widzi je tylko na chwilę i potem to całe zamczysko, te całe skarby, to wszystko znowu znika pod ziemią. No małe dziecko, które takie coś zobaczy, na pewno będzie kuszone takimi wielkimi świecidełkami, które gdzieś tam w środku nocy się skrzą. No ale jeszcze na chwileczkę powróćmy do tej Wielkanocy, bo mnie jeszcze ciekawi takie, no dosyć znane, tak szczerze mówiąc, w całej Polsce. Tradycyjnie w poniedziałki się śminga i dynga. Ojej, tak, tak. Czy na Żywiecczyźnie się śmigało dziewczyny po nogach witkami oraz czy dyngało się wiadrem pełnym zimnej wody? Jak to wygląda tam na Żywiecczyźnie? Powiem tak, śmigus dyngus na Żywiecczyźnie to była jeszcze za czasów mojej młodości, czyli jakieś 30 lat temu, totalna katastrofa. To znaczy chłopacy, oni chcąc, żeby my dziewczyny, żebyśmy były piękne i zdrowe, tak, wbiegali za nami czasem nawet do domów i naprawdę oblewali nas wiadrami wody. To ja tutaj nie wymyślam, tak się działo to miało nam przynieść zdrowie i urodę. Natomiast na Żywiecczyźnie był jeszcze kiedyś zwyczaj, który jak ja już byłam dzieckiem, to zaginął, ale było tak zwane chodzenie po śmirgusie, się to nazywało, nie śmigusie, tylko śmirgusie. To jest taki zwyczaj, ja myślę, że najprawdopodobniej on tak ostatni raz był praktykowany w latach 30., może w połowie lat 30. I to było coś podobnego do kolędowania bożonarodzeniowego. Wtedy się odwiedzało znajomych, rodzinę w domach z najlepszymi życzeniami wielkanocnymi. Zbierało się też dary, ciastka, jajka, jakieś tam ciasto. Taki, i on ten zwyczaj nie występował też we wszystkich wsiach podżywieckich, tylko w niektórych wsiach, na przykład występował na Wieprzu, tam gdzie mój dziadek się urodził, albo w Cięcinie, ale nie we wszystkich wsiach. I to też bardzo ciekawe, takie chodzenie po śmirgusie. Ciekawe. A powiedz ale mi, myślę, bo... że wtedy ludzie się tak nie oblewali, bo wtedy nikt by nie chodził po tym śmirgusie, naprawdę, by się nie odważył chyba wyjść. To na pewno. No Wielkanoc już mamy za sobą, a powiedz mi, bo w czasie, kiedy już się zaczyna robić ciepło i ludzie zaczynają troszeczkę kuso bardziej chodzić po dworze, zaczyna się dosyć duża ilość świąt, zaczynając od Zielonych Świątków, później Noc Świętojańska, później Maski Matki Boskiej Zielnej, która też było bardzo ważnym świętem z dawnych lat, teraz troszeczkę pomijane niestety. Ale powiedz mi, zależy gdzie. Na Żywiecczyźnie tak. To jest bardzo duże święto. To tak, zależy. No u mnie akurat Zielnej to tak mało kto w ogóle pamięta jeszcze, że było kiedyś takie święto, albo jest w dalszym ciągu. No widzisz. Ale popatrz, no na przykład Słowianie obchodzą święto dziadów, czyli święto swoich zmarłych przodków, dwa razy w roku. Pierwsze to jest właśnie na przełomie kwietnia, maja, a drugie na przełomie października i listopada. Czy na Żywiecczyźnie także jest coś takiego, że dwa razy w roku swoich zmarłych się wspomina? Nie. Wspomina się raz w ten ustanowiony przez Kościół Dzień Zaduszny, ale wspomina się w taki bardzo ciekawy sposób. I nie wiem, czy ten sposób jest obecny też w innych częściach Polski, natomiast na Żywiecczyźnie istnieje w tą noc z dnia zadusznego na dzień kolejny taki zwyczaj stawiania posiłku na stole dla dusz zmarłych z tego domu. I tu muszę przyznać, że ten zwyczaj mnie i mojego brata również jako dzieci bardzo przerażał, dlatego że nasz pokój leżał obok kuchni, a ten chleb i nóż, one leżały na stole w kuchni i my, jak leżeliśmy w łóżku, to przez przeszklone drzwi mogliśmy ten stół widzieć i uwierz mi, że my w ogóle baliśmy się zasnąć i baliśmy się, że jak otworzymy oczy, to zobaczymy, jak te duchy przychodzą jeść ten chleb, tak, ten posiłek. Tak jak kiedyś na dziady też się te posiłki jak gdyby dawało tym duszom zmarłym. I co się potem dzieje z tym chlebem? Tego chleba na drugi dzień również nie wolno zjeść, tylko ten chleb trzeba w całości spalić. Tak? Dlatego, że to też jest taka ofiara dla tych dusz zmarłych. W ogóle, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie dusz zmarłych, dusz błąkających się, to muszę przyznać, że na Żywiecczyźnie
większość ludzi wierzy, że te dusze mogą przyjść do członków swojej rodziny albo do swoich bliskich znajomych po prośbie. I często też ludzie wierzą w sny i w to, że jak ci się przyśni jakaś osoba z rodziny, to to jest na przykład znak zazwyczaj ostrzegawczy, że cię ostrzega, żebyś na siebie uważał albo żeby dzieci na siebie uważały. I jest też na żywiecczyźnie bardzo dużo miejsc, w których straszy, ale może o tych miejscach opowiem w późniejszej kolejności, żeby tutaj nie plątać. No to przejdźmy może do Zielonych Świątek, bo to jest bardzo ciekawe, takie płodnościowe bym też powiedział święto, które bardzo według mnie osobiście jest podobne do Wielkanocy, bo ma podobne przesłanie. Jak to wygląda na żywiecczyźnie? Przede wszystkim na Zielone Świątki paliły się ogniska i my przez te ogniska skakaliśmy, żeby też właśnie sobie zapewnić zdrowie, tak, i szczęście. I te ogniska są, były kiedyś, no teraz już nie, ale jak ja jeszcze byłam dzieckiem, to te ogniska były palone na każdej ulicy obecnie. Kiedyś nie było na wsiach żywiecczyzny ulic, tylko to się nazywało place. Ulica to był plac. I tam każdy plac, każda ulica paliło swoje wspólnie razem z sąsiadami swoje ognisko, gdzieś tam naprawdę na środku drogi, z tego względu, że jeszcze wtedy nie było asfaltu, tak? Nie oszukujmy się, większość ulic nie była asfaltowa. Co też jest ciekawe na Zielone Świątki, co opowiadała mi moja babcia, to są tak zwane gowienka. I gowienko to jest taki kawałek drewna, który się zapala i to drewno trzyma się w ręce i się nim jak gdyby okadza własne pole, po to, żeby to pole przynosiło dobre płody. I moja babcia i też moja prababcia, to jeszcze też pamiętam, opowiadały, że kiedyś, no ale to już za czasów młodości mojej babci, czyli pewnie gdzieś tak, lata 40., połowa lat 40., początek lat 50., to wtedy Kościół katolicki, który nie mógł jak gdyby ludzi odzwyczaić od tego zwyczaju, stwierdził, że co zrobi? Wyśle księdza ze święconą wodą w pole, dosłownie w szczere pole, tak? Tam, gdzie sobie rosną tam różne ziemniaczki, nieziemniaczki, owies, nie owies, pszenica, nie pszenica, żyto, nie żyto. I ten ksiądz razem z tymi ludźmi, którzy okadzają te pola, będzie te pola wodą święconą święcił. I tak też się wtedy działo, że on chodził po tych polach i je święcił, a ludzie, każdy stał na swoim polu, bo wtedy pole było bardzo ważne, tak? Bo to było podstawa wyżywienia też rodziny. No i sobie tam okadzał, a ten ksiądz sobie święcił, no i się tam pomodlili, zaśpiewali i poszli do domu, tak? Czyli to było takie połączenie tego starego zwyczaju z tym zwyczajem przyniesionym przez chrześcijaństwo. Asymilacja, która jest zauważalna w sumie przez no, co najmniej 1000 lat u nas, bo z tym chrześcijaństwem u nas na ziemiach mieliśmy do czynienia troszkę wcześniej niż 966 rok naszej ery. No dobrze, no mi to brzmi tak szczerze mówiąc, te Zielone Świątki coś jak noc kupały. Czy oprócz tego skakania przez ogień, który jest takim rytuałem naprawdę bardzo pogańskim, oczyszczania się właśnie przez ten ogień, było coś wzmiankowane na temat łączenia się chłopca z dziewczyną w parę? Nie, nie. Ja sobie nic takiego nie przypominam, aczkolwiek oczywiście tego nie wykluczam. Natomiast ja o tym nie słyszałam. No dobrze, a jakieś święto miłosne takie, które się tyczyło właśnie młodych małżeństw albo par, które za niedługo będą miały wesele. Czy coś takiego w ogóle istniało na żywiecczyźnie? To były imieniny Andrzeja. Wtedy się też lało wosk, tak jak wszędzie w Polsce, i się wróżyło z tego wosku, ale też po zjedzonej kolacji wigilijnej kobieta, panna, tak, musiała wyjść od razu na zewnątrz i z tego kierunku, z którego szczekał pies, z tego kierunku miał przyjść jej przyszły mąż. I też czasami się mówiło, że tyle razy, ile zaszczeka pies, tyle lat ta kobieta jeszcze musi czekać na za mąż pójście. I ja przyznam szczerze, że kiedyś wyszłam i ten pies nie chciał przestać szczekać
I moja babcia naprawdę myślałam, że się załamie, bo już się zaczęła bać, że zostanę starą panną, a to by była katastrofa przecież. Dobra, a jeżeli na przykład wychodzi taka panienka na dwór i słyszy, że z pięciu stron świata szczekają pięć psów, to co? Ojej, to nie wiem, będzie być może miała taki wybór zalotników. Ale ja przyznam szczerze, że ja wychodziłam kilka razy i zawsze szczekał tylko jeden pies sąsiada, ale on nigdy nie chciał przestać szczekać. On mi tak wróżył chyba, że no, że nic z tego nie będzie. No pomylił się piesek, pomylił. No i bardzo dobrze, że się pomylił. U mnie na przykład była taka ciekawa tradycja, że w dzień Wigilii Bożego Narodzenia pierwszym gościem w domu musi być mężczyzna, bo on przynosi to szczęście. Tak. I wyobraź sobie, że mam takiego przyjaciela, który od wielu, wielu lat przychodził do nas, jak jeszcze mieszkałem z rodzicami, o godzinie 6:30 rano, żeby nikt go nie ubiegł. O rany. Więc moi rodzice zaspani niesamowicie wychodzili, żeby przywitać, bo już mówili, a Piotrek przyszedł. No i szykowali mu dzień wcześniej cały pakuneczek swoich własnych pierogów i rzeczy, które będą u nas na stole wigilijnym. I o 6:30 rano wymienialiśmy się, bo on przynosił od siebie z domu, my dawaliśmy jemu. No i tak tradycja właśnie pierwszego męskiego gościa przetrwała u nas. Ale wiesz co, właśnie te obrzędy takie na Boże Narodzenie na Żywiecczyźnie, to wiele się wywodzi też z tego starego słowiańskiego wierzenia i mówi się na przykład, że niespodziewane odwiedziny młodej osoby, tu już nieważne jakiej płci, wigilia, ale niespodziewane, nie tak planowane jak u was, mają zwiastować pomyślność na cały nadchodzący rok, ale uwaga, jeżeli niespodziewanie odwiedzi nas osoba starsza, to ma to ze sobą przynieść złe fatum i nawet choroby, tak? Także nie wolno było w Wigilię wykonywać żadnych ciężkich prac, nie wolno było nawet odkurzać, nie wolno było sprzątać. To wszystko już miało być gotowe przed nadejściem tych uroczystych dni. I takie potrawy na przykład wigilijne, jak tam kapusta z grochem, tam makowiec, czy też później mięsa na Boże Narodzenie, ich nie wolno też było robić w Wigilię, bo to się uważało za ciężką pracę i one musiały być przygotowane wcześniej, tak? No, jak to w Piśmie Świętym zostało zapisane, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. No, coś w ten deseń, tak to było. Ale tutaj sobie przechodzimy tak ładnie z tematami, z letnich tematów na Boże Narodzenie, gdzie jest zimno. Dokończmy może nam tamte tematy właśnie wiosenno-letnie, bo tutaj też ciekawie może być niesamowicie. Przejdziemy sobie tutaj z zielonych świątek, które są bliższe Nocy Kupały, jak wszystko inne. No ale czy zielone świątki różniły się w jakikolwiek sposób ze świętem świętego Jana? Myślę, że tak. Powiem szczerze, że na Żywiecczyźnie święto świętego Jana no, ono nie jest tak popularne jak na przykład na Łużycach. Bardziej takim drugim popularnym świętem, gdzie się święci na przykład zioła i kwiaty, to były oktawy Bożego Ciała, tak? Czyli czerwiec, Boże Ciało. I tutaj były oczywiście te procesje, ale też ważne było, że wtedy te kobiety drugi raz święciły zioła i kwiaty i tymi ziołami, te zioła i kwiaty znowu były przechowywane w domu jako nawet lekarstwo dla domowników i dla zwierząt w razie jakiejś ciężkiej choroby. I też się mówiło, że te poświęcone zioła mają chronić dom na przykład przed burzą. Też takie wierzenia były. Patrzę na te wcześniejsze nasze rozmowy i naprawdę bardzo dużo rzeczy się wiąże z tymi ziołami, bo począwszy od Wielkanocy, gdzie się święciło te palemki i bagienka, przechodząc do oktaw Bożego Ciała, gdzie się też święci zioła, to w tej chwili przejdziemy do kolejnego święta, Matki Boskiej Zielnej. Tak, gdzie się też święci zioła. No ale czy jest jakaś specyfika tego święta na Żywiecczyźnie, która odróżnia ich, nie wiem, chociażby od regionu albo od całej Polski? Tak, jest w jednej wsi obecnie na Żywiecczyźnie, we wsi Ujsoły, 9 sierpnia, tak, pali się tak zwane chudy wawrzyńcowe na świętego Wawrzyńca. I te chudy wawrzyńcowe, ja określam tak sobie dla siebie, to są takie wieże zbudowane z drewna, tak? I te chudy są palone i oczywiście temu towarzyszy wielka impreza.
I potem te zioła święcone na Matkę Boską, Matkę Boską Zielną, one są wykorzystywane znowu dla zdrowia i dobrobytu. Także ci ludzie jak gdyby przez cały rok, kiedy te zioła rosły, od samego początku, kiedy zaczynały schodzić, aż do końca, oni te zioła w jakiś sposób wykorzystywali, święcili. Ja myślę też, że oni te bukiety dodawali, część tych ziół też do jedzenia, do gotowanego jedzenia. I dla siebie, i dla zwierząt. Ja myślę, że te zioła nie suszyły się tam w tych bukietach, nie wiadomo ile lat na tych strychach i w szopach. Przynajmniej ja sobie tego nie przypominam. Wiem, że moja babcia też mówiła, że warto czasem dodać coś poświęconego do jedzenia właśnie dla zdrowia. Miejmy nadzieję, że to też dodawało troszeczkę smaku, bo wydaje mi się, że w tych bukietach macierzanki też tam było dosyć sporo. Tak, tak, macierzanki, która niestety już na Żywiecczyźnie przestała rość. Niestety już nie rośnie. Ja jestem szczęśliwy niesamowicie, bo u mnie w mieście Dąbrowa Górnicza, w którym mieszkam, no mam parę miejsc, gdzie na polanach ładnie oświetlonych ta macierzanka rośnie w dość naprawdę dużych ilościach. To świetnie. No ale co, no mamy sierpień, mamy Matki Boskiej Zielnej i już za niedługo zaczyna się wrzesień. I mi się wydaje, że dla ludzi, którzy żyją z roli i posiadają pola, to jedno z największych święt jest, bo to są dożynki. Tak, ale też warto wiedzieć, że pod koniec września z gór schodzili kiedyś pasterze. Kończyli ten sezonowy wypas zwierząt na halach. I ten jak gdyby koniec lata i początek jesieni, to tutaj też mamy taki zwyczaj o charakterze jak gdyby dziękczynnym, o podziękowaniu za tym, że te owce były wypasane. I to jest takie symboliczne zakończenie roku gospodarskiego. I nazywało się to nasz Żywiecczyźnie Holdymas albo Hołdamas. I obchodzono go też wszędzie, tak? Obchodzono go głównie już po zakończeniu tych wszystkich prac rolnych, czyli to były takie powiedzmy przedwczesne dożynki, tak? Albo takie przeddożynki, wymyśleniem tego święta dożynki. I później, kiedy już podziękowano za to, że udały się zbiory, to nadchodził czas odpoczynku, nadchodził czas wzmożonej też modlitwy i nadchodził też oczywiście czas darcia pierza, tak, co było podobne też na Żywiecczyźnie, na Łużycach i też w innych regionach Polski i przygotowywania się na długą i bardzo mroźną zimę. No co, na Żywiecczyźnie chyba jest normalną rzeczą i tam ludzie się już przyzwyczaili do tego, no w przeciwieństwie do tych zim zinnych, które są no wiele bardziej łagodne na pewno niż na Żywiecczyźnie. No dobra, no ale mówisz tutaj o zejściu pasterzy i to się działo przed dożynkami. Tak. Nie jestem pewien, co było ważniejsze właśnie dla górali żywieckich, czy bardziej rola w tej kotlinie żywieckiej, czy może jednak bardziej wypas, nie wiem, kóz, baranów i tak dalej? Zależy dla kogo. Zależy, jakie kto miał tradycje, jakie gospodarskie tradycje miał. Ja mogę powiedzieć naszym słuchaczom, że Żywiecczyzna to nie był jakiś bogaty region, tak? Nigdy. To był region ubogi też przez rozparcelowanie tych pól. Bo często rodziny posiadały dużo pól, ale małych, mało tego, pól w różnych wsiach. Więc od jednego pola do drugiego ta odległość była tak duża, że w ciągu jednego dnia nie dało się tych wszystkich pól po prostu obrobić. Bo wiadomo, nie każdy miał konia, nie każdy miał wóz. No oczywiście o technice takie jak samochód, traktor czy coś takiego w ogóle nawet nie wspominam, bo w tamtych czasach to oczywiście nikt tego nie posiadał. I to zależy od rodziny, jakie kto miał tradycje. Rodziny też na Żywiecczyźnie wcześniej były bardzo duże. Na przykład mój dziadek miał też 9 rodzeństwa, tak? I mieszkali jeszcze ze swoją prababcią razem w jednym domu i wszyscy mieli do dyspozycji tylko jedną izbę. To był taki stary dom, który ja jeszcze widziałam, zanim się rozpadł. I obok tej izby była obora i posiadali tylko jedną krowę na początku. I ta biedna krowa musiała wyżywić te wszystkie dzieci, które no chciały pić mleko, tak? Ale z krowami i z takimi zwierzętami, które dają mleko, też na Żywiecczyźnie wiążą się pewne przesądy i mity, wierzenia, związane z kolei z czarownicami. Ale do tego też możemy wrócić. Czarownice, czarownice są znane z tego, że zaklinają zwierzęta domowe, hodowlane i albo nie dają jajek kury jaskiń, albo kiśnie mleko w wymionach. Albo w ogóle nie ma tego mleka, albo nie ma masła, nie ma śmietany. Dokładnie.
No ale wracając do tego żonej, powiedz mi, czy to było huczne święto na Żywiecczyźnie? Raczej inaczej, zakreślimy ten teren dożynek do samego Żywca i okolic, czyli bardziej kotliny, mi się wydaje, bardziej rolniczej niż wypasanie owiec. Jak to wyglądało? Ja niestety te dożynki takie w tej formie pierwotnej, tego moja babcia w ogóle nigdy nie wspominała, tylko już takie bardziej przesiąknięte tą liturgią katolicką. Natomiast jest to bardzo duże święto, ono jest świętowane w mieście i na wsiach. Są takie ołtarze dożynkowe, ja to nazywam. Też za czasów mojego dzieciństwa każdy plac, czyli każda obecnie ulica, taki ołtarz dożynkowy budowała, tak? Czyli taki po prostu taką wystawę z tych płodów, które dani ludzie zebrali i to później było przez księdza święcone i potem każdy sobie zabierał, co tam na tym położył, czy tam dynie, czy tam jakieś kłosy zboża i tak dalej. No było to wielkie święto, ale przede wszystkim zdominowane przez tą liturgię katolicką, wielkie święto kościelne, tak, związane też z bardzo hucznymi obchodami dziękowania Bogu, z długimi mszami, no i właśnie z tym święceniem tych płodów. A chyba też po tym była, prawda? Słucham? Biesiada chyba po tym też była. Tak. Tak, ale o biesiadach tu może nie będę wspominać, ale były, tak, owszem. Owszem, te biesiady były bardzo huczne po dożynkach. Niektórzy tych biesiad dlatego nie pamiętają na przykład, tak? Bo nie mają prawa ich tych biesiad pamiętać z różnych względów. Ale tak. Zdarza się. Zdecydowanie było ucztowanie i... Myślę, że to było pierwsze takie wielkie ucztowanie, jak już wszystko było zwiezione z pól, jak już wszystkie te prace były załatwione i ludzie się szykowali też na okres postu, dlatego że nie wiem, czy wszyscy mają świadomość, że przed Bożym Narodzeniem, przed Wigilią też kiedyś obowiązywał post. Tak, w Adwencie ludzie pościli, tak samo jak przed Wielkanocą. Mało kto chyba już w tej chwili pamięta o tej tradycji. No ale co, no jesteśmy w tej chwili przy dożynkach, czyli słowiańskich plonach, po słowiańskim święcie plonu, takim właśnie dziękczynnym, jak ty to powiedziałaś. Już się zaczyna robić zimno, robi się październik, no już drzewa robią się kolorowe, niektóre już poopadały liście i zbliża się święto zaduszne oraz święto wszystkich świętych, które w sumie na Słowiańszczyźnie było bardzo ważnym świętem. I jak to wyglądało właśnie u górali na Żywiecczyźnie? Czy jak oni go obchodzili? Czy było coś specjalnego w tym? No ja króciutko już wspomniałam o tym Dniu Zadusznym, o tym chlebie. Mogę też wspomnieć, że na Żywiecczyźnie się wierzy. To opowiadał mój pradziadek, który też pochodził oryginalnie z Żywiecczyzny, mój pradziadek Karol, że wierzyło się, że w tą noc zaduszną nie wolno iść do kościoła, ani nie wolno w ogóle przebywać na ulicach, to znaczy na zewnątrz, dlatego że w tą noc wszystkie dusze zmarłe, one zmierzają do kościoła, żeby odprawić tak zwaną mszę zaduszną. I skąd wiemy, że tak się dzieje? Dlatego, że jest dosyć dużo mi znanych świadectw od takich ludzi, którzy już dawno nie żyją, którzy mówili, że widzieli takie malutkie, palące się ogniki, które miały się poruszać. I te ogniki to jest też taki odpowiednik takiej istoty legendarnej, o której już rozmawialiśmy, a mianowicie tego błudnika serbołużyckiego, tak? To też był odpowiednik, taki palący się malutki płomień, odpowiednik dusz, które się błąkały. Tutaj natomiast te dusze się nie błąkają, tylko te ogniki, one zmierzają do kościoła. Natomiast poza świętem zmarłych, te ogniki często ludzi wodziły na manowce. Mówiło się, że kogoś wodziło. To znaczy, że ktoś był sprowadzony ze swojej drogi do domu, czy do pracy, bo niektórzy też pracowali na nocki, był sprowadzony na jakieś mokradła, na jakieś bagna albo do jakiejś rzeki, czyli sprowadzony na pewną śmierć. Tak się też mówi, że ludzi wodziły te ogniki. Były na pewno dosyć psotliwe, ale chyba co niektóre też pomagały, tak szczerze mówiąc, bo
Ze słowiańskiej mitologii wiemy o tym, że takie ogniki, błędne ognie, często tych dobrych podróżników, które poznawały w swój własny sposób, wyprowadzały na przykład z bagien, wyprowadzały z ciężkich zarośli czy z lasu na drogę ku, nie wiem, ludzkości, żeby się tam nie zagubiły i nie zginęli, prawda? Na Mużycach na pewno, ale na Żywiecczyźnie nie. Na Żywiecczyźnie tylko się mówi o tym, że one wodziły ludzi. Wodziły ludzi za nos, czyli ludzi wyprowadzały na manowce. Brały z dobrej drogi na złą drogę. Tutaj nie ma tej funkcji dobrej, tych ogników na Żywiecczyźnie. Nie spotkałam się z tym nigdy w żadnej opowieści. Robi się troszeczkę zimniej. Mamy już po Dniu Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym. Wszystkie obrzędy zostały odprawione i zaczyna sypać śnieg. Na Żywiecczyźnie prawdopodobnie o wiele wcześniej niż na Wyżynie Śląskiej. I o wiele więcej tych opadów jest na pewno, bo i Babia Góra, i całe pasmo zatrzymuje te chmurzyska. No i zaczyna robić się biało. Zaczyna się robić biało, dni się stają coraz krótsze, noce coraz dłuższe. I przychodzi Adwent, przychodzi Boże Narodzenie. Jak bardzo hucznie to jest na Żywiecczyźnie obchodzone. No Boże Narodzenie i ten czas po Bożym Narodzeniu to jest bardzo, mimo śniegów wcześniej i mrozów naprawdę ostrych, teraz to już nie jest tak jak kiedyś, to jest bardzo ciekawy i bardzo intensywny też czas na Żywiecczyźnie, głównie z powodu tego, że na Żywiecczyźnie mamy różne rodzaje kolędników i grup kolędniczych, tak? I te grupy kolędnicze to są typowe grupy w przebraniach właśnie tych dawnych, które są symboliczne. Na przykład mamy w Żywcu, tak? Również dziady żywieckie, tak? Ale dziady nie chodziły na przykład po wsiach, chodziły tylko w Żywcu. Mamy też Herody. A z kolei w jednej z dzielnic Żywca, w Zabłociu, w Sylwestra i Nowy Rok chodziły jeszcze inne przebierańce, tak powiem, a mianowicie Jukace. I ci Jukace chodzili tylko i wyłącznie po Zabłociu. A Zabłocie, musicie to wiedzieć, drodzy słuchacze, jest oddzielone od Żywca rzeką Sołą. I kiedyś na rzece Sole był tylko jeden most pieszy, teraz obecnie są dwa. I dwa samochodowe, i jeden kolejowy. Kiedyś był jeden most pieszy i tam ten most oddzielał kiedyś miasto od wsi. I tym Jukacom nie było wolno przejść tego mostu pieszego. Oni się zatrzymywali przed tym mostem pieszym i nie mogli iść ani jednego kroku dalej. I jak ci Jukacy wyglądali? To można na przykład zobaczyć w poście pisma folkowego z tego roku, tak, ze stycznia, kiedy ja tych Jukacy oryginalnie jeszcze raz sfotografowałam. Ci Jukacy wyglądają strasznie. Ja jako dziecko strasznie bałam się tych Jukacy, a znałam ich stąd, że brat mojej mamy mieszkał właśnie na Zabłociu, jak to się mówi u nas, tak, nie w Zabłociu, tylko na Zabłociu mieszkał. No i tam ci Jukacy chodzili, no a my się odwiedzaliśmy w święta i ja tych Jukacy jako dziecko widziałam na żywo. To są, jak te przebrania, tak naprawdę też nie wiadomo skąd one się wzięły. Jest kilka teorii na ten temat. Oni wyglądają jak takie, no mi się kojarzyli oni zawsze z diabłami, tak? Bo oni mają wszystkie części ciała zakryte, im widać tylko oczy, oni mają maski i noszą takie wielkie szpiczaste czapki, ale to nie wszystko. Ci Jukacy mają w rękach baty i oni tymi batami głośno strzelają. Powiem tak, kiedyś ci Jukacy no, też sobie bardzo lubili popić i pijani biegali po tym Zabłociu i nieraz się zdarzyło, że kogoś takim batem strzelili, a to naprawdę może być śmiertelne, bo to jest wielki, ogromny bat, to nie jest zabawa. I ci Jukace też wcześniej, teraz już oczywiście nie, ale wcześniej ludzie z zasady nie zamykali domów, tak? I ci Jukace chodzili, po prostu włazili ludziom z butami do domów i chcieli jeść albo pić, zwłaszcza pić napojów wyskokowych. No i oni no, kolędowali, tak? Uważali, że kolędują. Natomiast często ten zwyczaj troszeczkę przybierał no, nieoczekiwane formy. Natomiast dzisiaj
ten zwyczaj na szczęście nie zaginął. Ten zwyczaj jest pielęgnowany przez jedno stowarzyszenie, Jukace właśnie z Zabłocia. Oni mają swoją siedzibę, jest nawet oddział małych Jukacy, tak? Ja nawet w tym roku w styczniu spotkałam najmniejszego żywieckiego Jukaca, to znaczy chłopczyka, który miał 10 miesięcy i był w stroju Jukaca, oczywiście bez bata, ale był w stroju Jukaca i na czapkach tych Jukacy zazwyczaj są napisane, jest stary rok, data starego roku i nowego roku, także przychodzi, odchodzi stary i przychodzi nowy. No mówię, w dzisiejszych czasach oni chodzą też w biały dzień, no nie chodzą całe noce po tym Zabłociu jak kiedyś. I to jest bardziej taka rozrywka, bym powiedziała, dla turystów. To jest bardziej teraz ten zwyczaj praktykowany na pokaz. Mało tego, w czasie takiego święta nazywanego żywieckie gody, tak, obchodzonego w Żywcu na rynku, ci Jukacy są na żywieckim rynku. Ja przyznam szczerze, że dla mnie to jest naprawdę nie do pomyślenia i to jest przeinaczanie tej tradycji i mi się to nie podoba, bo oni nie mieli prawa pójść do Żywca, a już na rynek to już w ogóle. Oni nie powinni się tam znaleźć, natomiast dzieje się tak, bo tego chcieli turyści, bo to jest fajne, bo oni fajnie strzelają na batach, bo można zrobić fajne zdjęcia. Ja tego nie akceptuję, przyznam to szczerze, bo im nie było wolno przejść mostu solnego, tak? A teraz oni sobie na rynku strzelają na tych batach dla uciechy gawiedzi, tak to powiem. Że jest to bardzo ciekawa tradycja, ponieważ ja słyszałem o wielu innych podobnych tradycjach, szczególnie właśnie w okresie między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem w Austrii pojawia się, może nie pamiętam dokładnie nazwy miasta, gdzie to się pojawia, ale prawdopodobnie w całej Austrii, szczególnie tej górskiej części, pojawia się barwne korowody właśnie diabłów, które chodzą ulicami, mają takie dzwonki wielkie, co po niektórzy też mają baty, bicze, trójzęby, żeby można było dźgać ludzi. I to jest taka właśnie przestroga dla tych złych dzieci, że jak będą grzeszyły, to te diabły ich zabiorą. A powiem ci, że naprawdę te diabły tam na tych ulicach austriackich wyglądają no strasznie przerażliwie. No te Jukace też, ja chętnie prześlę ci zdjęcia, one są nawet dla mnie za dnia przerażające, ale to może temu, że ja z dzieciństwa mam być może taką traumę, tak? Bo ich widziałam jako dziecko i teraz się ich troszeczkę boję. Tutaj też jest kilka takich jak gdyby no legend, skąd się wziął ten strój. Mówi się, że to się wzięło na przykład z czasów, kiedy Szwedzi tutaj byli na Żywiecczyźnie, bo Szwedzi również tutaj na Żywiecczyźnie byli i że pasterze chcieli ich odstraszyć i przebierali się w ten sposób, tak, żeby oni myśleli, że to są jakieś leśne, mityczne istoty i się bali i uciekali i na przykład nie nękali ludzi, nie okradali ludzi z resztek jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest niepotwierdzone. W dzisiejszych czasach, co też chcę wspomnieć, ta tradycja Jukacy oczywiście jest włączona w liturgię Kościoła katolickiego, jakżeby inaczej, i jest odprawiana w kościele w Zabłociu, to jest kościół świętego Floriana, tak zwana msza dziadowska. Tak? Czyli msza właśnie dla tych dziadów, dla Jukacy o 5 rano w Nowy Rok jest tam msza odprawiana właśnie dla nich i oni później na ulicy Dworcowej, bo dworzec w Żywcu jest w Zabłociu z wielu względów, to też jest inna historia, w którą nie będę się tutaj zagłębiać, oni później stoją na ulicy i składają życzenia mieszkańcom wracającym z nabożeństw. No też jest to pewna nowa forma praktykowania tej tradycji. Natomiast porozmawiamy jeszcze o innych dziadach, o nie Jukacach. Jeszcze tak wspomnę tutaj, jak wspomniałaś o tym, że msza święta dziadowska są odprawiane, ci Jukace tam na Zabłociu są, to ja już tak sobie pomyślałem, Boże, ja tam przejdę się, zobaczę, a później powiedziałaś 5 rano w Nowy Rok. Ja mówię, no to tak, już zobaczyłem. Ale to możesz po prostu z imprezy iść. A no tak, no w sumie ma to wielki sens nawet. No, znaczy, powiem tak, no oni później też około południa wychodzą na ulicę, tak, w Nowy Rok, więc no nie musisz wstawać o 5, chyba że koniecznie chcesz w tej mszy świętej uczestniczyć, to wtedy tak. A jak nie, to oni w południe, około południa wychodzą na ulicę, bo ja ich też o 5 rano nie spotkałam, zwłaszcza że w tym roku nie było mszy świętej dziadowskiej ze względu na koronę. Tak? No dokładnie, dokładnie. A jak to właśnie wygląda jeszcze ten Nowy Rok, czyli ten Nowy Rok kalendarzowy, a nie Nowy Rok, który pokazuje początek wiosny. Z dnia 31 grudnia na 1 stycznia
jak to górale się bawią na żywiecki? Znaczy ja może wspomnę jeszcze o innych zabawach, a mianowicie o tych dziadach nieżywieckich, nie jukacach, tak? Tylko tych dziadach, że tak powiem, wioskowych, bo to jest dużo bardziej ciekawe. A mianowicie tutaj mamy kilka, w tych grupach kolędniczych mamy kilka strojów tradycyjnych, na przykład strój konia, strój niedźwiedzia, często mamy tutaj strój cygana, tak? Kominiarza, diabła, śmierci, tak? Tak zwanej macidulii, tak? Czyli sznurkorza. Mamy też przebranie takie bardziej nowoczesne księdza, policjanta, tak? Ale mamy też często, no już teraz trochę rzadziej, przebranie Żyda, tak? Widzę, że tutaj zainteresowałeś się tą macidulą, to jest tak zwany sznurkosz, tak? I strój tej osoby składa się z takiej maski z kolorowymi frędzlami i rekwizytem tej postaci jest wypchany królik i z tym królikiem ta macidula uderza wszystkich, których spotka, tak? Więc na nią trzeba po prostu uważać. To jest właśnie chyba taki okres kolędowania, gdzie to ludzie tak. Już po Bożym Narodzeniu zaczynają chodzić od domu Dokładnie. Do domu. Oni chodzą z domu do domu. Kiedyś zbierali jajka i jedzenie, kiełbasę, tak, jakieś tam pieczenie, a teraz zazwyczaj zbierają pieniądze i oni śpiewają, uwaga, nie tylko takie popularne kolędy, ale mamy też takie swoje żywieckie, gwarowe, nie tylko przyśpiewki, ale i życzenia. Na przykład mogę tutaj coś dla naszych słuchaczy powiedzieć. Na przykład jest upowały wisi sadło, dej ta Boże, żeby spadło, żebyśmy się posilili i już więcej nie chodzili. Tak? I to było od tego, że ludzie często mieli słoninę kupioną na święta i oni chcieli tą słoninę od ludzi dostać, a ludzie się tą słoniną nie chcieli dzielić, tak? Bo mieli ją albo ze świniobicia własnego, albo z cudzego. No i to był duży rarytas. Tak? I też na Boże Narodzenie są takie życzenia, gdzie też się chodziło po domach, po sąsiadach, po rodzinie i się mówiło na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie byście byli zdrowi, weseli, jak w niebie, janieli cały rok. I te życzenia są też bardzo długie. Tutaj jest, ja nie wiem, chyba z 8 zwrotek tych życzeń. I przede wszystkim te życzenia to są życzenia pomyślności, życzenia dobrych plonów. Mówi się też w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje i żebyście nie godoli, że je, które moje. Tak to Boże dej. No właśnie i ta tradycja kolędowania, bardzo żałuję, że w ogóle w tej chwili odchodzi mi pamięć, ponieważ to była przepiękna tradycja, gdzie można było cudowna. I się pobawić. I szopki były piękne, robione samodzielnie przez dzieci, i gwiazdy były piękne. I jest też ta postać tego Turonia, tak, która występuje w różnych częściach Polski i tutaj na Żywiecczyźnie też. Ja bardzo lubiłam kolędować i jako dziecko też kolędowałam głównie z moją babcią. No właśnie, tutaj ciekawą rzeczą w tej całej tradycji właśnie były te życzenia, że jak gospodarz był dobry, miły i przyjemny i tak dał tym kolędnikom i się napić, i najeść cokolwiek, to oni bardzo miło potrafili umilić czas, a przy okazji, i tutaj właśnie też zabiegi magiczne wchodziły, że oni wróżyli mu dobry rok, dobre zdrowie, że dzieci będą mu się chowały, tak, że no krowy mówi się będą dawały. Mówi się na przykład też tak, na szczęście, na zdrowie, na te Boże świnta, żeby się wam chowały chłopcy i dziewczynta, bycki i cielęta, żeby się wam rodziło, kopiło, dyślem do stodoły obróciło, żebyście mieli pełne stodoły, pełne pudła, żeby wam gospodyni u pieca nie schudła, żebyście mieli w każdym kątku po dziesiątku, a na piecu troje, żebyście nie godali, że któresik moje. No właśnie, więc miejmy nadzieję, że ta tradycja wróci do łask, bo naprawdę jest fantastyczna, piękna i niesamowita. Tak samo jak na przykład już troszeczkę zaniedbane bamy weselne, które się robiło, bo w tej chwili to byle kto może sobie stanąć z jakimś sznurkiem, a kiedyś to naprawdę no, trzeba było się napracować, by ta brama wyglądała w jakikolwiek sposób. Ale bardzo i rzeczywiście rodzice razem z dziećmi cały rok restaurowali też te małe szopki, te gwiazdy i te niektóre gwiazdy, które obecnie można na przykład w Muzeum Etnograficznym w Żywcu zobaczyć, te niektóre gwiazdy, one mają nawet po 100 lat.
I one się dalej dobrze trzymają, bo one są tak pięknie wykonane, oczywiście są odnowione w pewien sposób, ale rodziny o to dbały i te gwiazdy były często przekazywane z pokolenia na pokolenie i też te szopki, przepiękne, naprawdę. No ja mam to szczęście, że u nas, tam gdzie mieszka moja rodzina, dużo dzieci wróciło do tego zwyczaju, bo rodzice to jak gdyby zainicjowali i rzeczywiście te dzieci chodzą, ale podkreślam, te dzieci chodzą zawsze w otoczeniu przynajmniej jednego dorosłego, bo są tak zwane stare dziady. I stare dziady to często okradają te dzieci z pieniędzy, które dostały u innych, tak? Oczywiście te dzieci nie biją i tak dalej, no ale jak się chodzi na przykład w trójkę małych dzieci i się zobaczy starego dziada, to się mu oddaje te pieniądze i się ucieka tak szybko, jak to możliwe, tak? Dlatego ja chodziłam z babcią. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. No ale miejmy nadzieję, że tradycje będą wracać do łask, bo jest teraz w tej chwili bardzo dobry okres ku temu, żeby to wzrastało w dalszym ciągu siły, a możliwe, że w przyszłości nowe tradycje powstaną, które będą kultowane przez nasze dzieci naszych dzieci, a później dzieci naszych dzieci. Oby. I tak oby. Do przodu będziemy działać. Jednakże nasz czas już się kończy niestety i troszkę nam jednak zostało do rozmowy, ale ja widzę, że naprawdę... Bardzo dużo. To jest temat rzeka, więc może troszeczkę zdradzimy rąbka tajemnicy naszym słuchaczom, co będzie w następnym odcinku podcastu, czyli też będzie o żywiecczyźnie, ale będzie o duchach, prawda? Tak, będzie o duchach. Ja zdradzę miejsca na żywiecczyźnie, w których straszy. Być może ktoś będzie chciał to sam wypróbować, czy tam rzeczywiście straszy. I chętnie opowiem też o innych zabobonach, takich potocznych, na przykład o łobziokaniu, albo o tym, dlaczego dziewczynkom nie wolno gwizdać. O tym chętnie opowiem w następnym podcaście. Ja Ci bardzo dziękuję za kolejną fantastyczną rozmowę, która przerodzi się prawdopodobnie w jakiś ciekawy kanon, bo już drugi raz jesteśmy tutaj, będzie trzeci raz. Mam nadzieję, że i czwarty, i piąty też poświęcisz nam troszeczkę czasu, żeby przekazać troszeczkę informacji na temat nie tylko i wyłącznie żywiecczysty, a także i o miejscu, w którym w tej chwili mieszkasz, czyli Łużyce, ale to może następnym razem. Ja się nazywam Szymon Gili, Słowiańska Agencja Prasowa, a moim gościem była Justyna Michniuk. Dziękuję Ci bardzo.